Cześć, tu mówi Maniak. Jeżeli jesteście ciekawi, jak zmienili się aktorzy filmu Sex Misja, to zapraszam do oglądania. Sex Misja to fantastyczny naukowy film komediowy z 1983 roku w reżyserii Juliusza Machulskiego. Bohaterami filmu są zahibernowani w 1991 Max, w tej roli Jerzy Sztur, oraz Albert, grany przez Olgierda Łukaszewicza, którzy budzą się po wojnie w totalitarnym świecie pozbawionym mężczyzn. Film po premierze odniósł zauważalny sukces frekwencyjny. Już w pierwszym miesiącu rozpowszechniania obejrzało go 1 000 000 widzów, a łączna szacowana liczba widzów wyniosła 12 milionów. Pomysł na film pojawił się u Juliusza Machulskiego jesienią 1977 roku, kiedy ten szlifował scenariusz do filmu Wabank. Pierwotnie w roli Maxa Machulski zamierzał obsadzić Jana Englerta, który mógłby stworzyć duet z Olgierdem Łukaszewiczem. Jednakże reżyser potrzebował kontrastu, gdyż jego zdaniem jeden z bohaterów powinien być fajtłapą, a drugi cwaniakiem. Na potrzeby scen podziemnych wykorzystano zarówno halę w Łodzi, jak i kopalnię soli w Wieliczce. Sex Misja została nagrodzona Srebrnymi Lwami Gdańskimi na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i Złotą Kaczką w plebiscycie czasopisma Film. Na motywach filmu w 1991 roku w filmie Alka Avalon powstała polska gra komputerowa Anno Domini 2044, która stała się wielkim przebojem wśród graczy. Juliusz Machulski wraz z Ryszardem Zatorskim napisali scenariusz kontynuacji Sex Misji. Akcja rozgrywać się miała 20 lat po wydarzeniach z filmu, lecz scenariusz, z którego Machulski nie był zadowolony, spoczął w jego sejfie. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, aby kliknąć tutaj, aby być na bieżąco. Tutaj, aby zobaczyć inne moje filmy. A zatem do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.